legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Dzień dobry, nazywam się Arek Jakrzewicz i bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliście. Cieszę się, że przyjechały kabarety, że przyjechali ludzie. Jest na pewno też trochę z nami zwierząt, ale cóż, to się zdarza. Mam nadzieję, że wszyscy będą bardzo dobrze się bawić przez te parę dni w Lizbarku Warmińskim. Robimy wszystko, żeby było wszystko dobrze, ale oczywiście nie wszystko zawsze jest dobrze, ponieważ ludzie są tylko ludźmi i czasami się mylą, ale i tak jest dobrze, że jest tak dobrze. Także bardzo się cieszę. Pozdrawiam i zapraszam za rok, za dwa oraz za 30 lat, kiedy już będę starym dziadkiem i będę po prostu zrzędził i wtedy to dopiero nic nie będzie dopilnowane. Mam nadzieję, że wygra najlepszy kabaret, także gratuluję już teraz, dziękuję bardzo. Chcecie polecić tę? Wczesna Barbie? Nie, to już chyba wyrosła, nie tam troszkę. No dobrze, to mam trochę rewelacja. Evergreen, lata 70. znowu modne. Nie, to chyba nie moja karnacja. Tak, no to może pozwolę sobie... To jest rewelacja. Dobre, bo polskie. Na Otylię. Nie, dziękuję, nie. Szkoda, bo to łatwo zrobić i łatwo utrzymać. To może... Ja w kabarecie Limo mamy taki sketch o facecie, który zmienia sobie nazwisko z Hitler na jakieś inne, bo go to wkurza. I gramy to normalnie na występa. Ostatnio graliśmy, słuchajcie, okrutna historia z Nowego Warpna. Graliśmy w Nowym Warpnie festyn. Dużo dzieci, różnych dorosłych, mam z watami cukrowymi, facet, który biega w kuli. No dziwne różne rzeczy. Wszystko jest fantastycznie. Zagraliśmy program, a nie zagraliśmy tego sketchu. Jakoś tak po prostu nie zagraliśmy. I w tym momencie wyszedł konferencja i zapytał wszystkich: chcecie Hitlera? A wtedy wszyscy: tak! Chcecie! I wtedy przyjeżdżał facet jakiś na rowerze i spojrzał i było. A tam: chcecie Hitlera? Tak! Wiecie, wyrywane coś z kontekstu naprawdę może być lekko hardkorowe. Gdzie jest w tym momencie facet? W pracy. Facet jest w pracy. Ma w dupie. Jak można zmyć z kuchenki zaschnięty tłuszcz? Jak się pozbyć zarazków z łazienki? Jak wyprać plamy z koszulą? On ma to w dupę, on tylko to nie interesuje, on pracuje tam. To kobieta ma te 8 godzin, podczas których on jest w pracy, żeby to rozkminić. Projekt, który za chwilę się odbędzie, to nie wstyd go nazwać projektem. Nazywa się to Transcendentalny Szansonista i to nie są łowcy.b. Choć członków tego zespołu oczywiście tutaj Państwo zobaczycie. Łowcy.b to są nasze sweterki. Tutaj, jak widzicie, nie jesteśmy w sweterkach. Po mojej lewej Kevin Costner z Wodnego Świata. Od tyłu mnie wspiera Jason Donovan z Małego Fiata. Po mojej prawicy Jackie Chan z Obrotu. Oraz gościnnie Gérard Depardieu z Samolotu. Była poważna misja zlecona przez panią dyrektor, jak co roku zresztą.
od tak. paru już lat. Pozbyć się tej deseczki pliśniowej. Tak jest, pozbyć się tej deski, która imituje klucze, proszę Państwa, klucze dla kabaretów do miasta, aby to kabarety na Pana ręce te klucze przekazuje. Nie, bo tutaj... Damy komuś... Tak, ja zapraszam jednego z młodszych artystów, bo... Dobrze. Powiem Panu, że ja już troszkę stary jestem. O, to jest Bartek Sikora. Przychod z Zielonej Góry. Nazwisko, nazwisko, tak, jest na S. Ukryta opcja syna. I Bartek odbierze, Panie Burmistrzu, klucze. Na Pana ręce przekazuje te klucze. Włoży je do ust. Przez najbliższe... A nie, to nie najbliższe. 3 dni niech kabarety rządzą tym miastem, niech rozśmieszają naszych mieszkańców, naszych gości. Ale niech brudzą. Niech brudzą, posprzątamy, nie ma problemu. Szanowni Państwo, miasto jest gościnne. Miasto, pojadę trochę po bandzie, jest w sieci Cheetah Slow, czyli wspaniała jakość życia i chcemy, żeby to było w praktyce. Także rządźcie, bawcie się, rozbawiajcie, niech Izbark będzie stolicą śmiechu przez te najbliższe dni. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Bardzo Państwu. I bardzo się Sikora. Basta de prohibición, legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición, arriba. Aha, Władek i Jarek. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Radości zapiekanki dla Władka i Jarka Marka. Jarek, tak? Jarusia naszego kochanego, tak. Dobra. A te 30 to ja oddam jutro. Co pan robi? Coś mi tu śmieje. Proszę pani, pańskie ugrupowanie się mi radzą. A czy ten zwrót się zmienia? Być może. Chyba być może. Zwrót się zmienia? Czy jest Konstans? Konstans. No to niech pan powącha, raz ich niech pan siądzie. Oprócz tego, że jesteśmy rolnikami, zajmujemy się też bardzo różnymi formami improwizacji, od krótkich, takich sketchowych form znanych ze wszechświata, do dłuższych form fabularnych, które sobie wymyślamy. I właśnie dzisiaj taką dłuższą formę fabularyzowaną, która nazywa się Miasteczko Porąbane, zaprezentuję. Jest to miasteczko zamówione. Organizatorzy mówią, że w tym roku lizbarskie wieczory satyry są pod kątem miasteczka. Mamy super scenografię. Voilà! Miasteczko Porąbane! To taki serial, który gramy i on jest improwizowany. Cechą wspólną jest to, że akcja każdego z naszych seriali dzieje się w miasteczku porąbanym, czyli w dosyć małej takiej zbiorowości ludzkiej. W tym miasteczku dzisiaj wystąpi ta tutaj fantastyczna siódemka ludzi. Za chwilkę będziecie mogli powiedzieć, kto kim jest, co kogo z kim łączy, a potem spróbujemy wykonać 3 odcinki takiego dobrego polskiego gniutowatego serialu typu Klan, czy M jak Moździe, czy inne takie rzeczy. Basta de prohibición, legal, legalización, de calidad y barato, legal, legalización, basta de prohibición, arriba. Wyciągam pilniczek i zaczynam paznokcie piłować. I i mówię, teraz to ja wam przerwę. I drydu, bo ja nie jestem maszyna, żeby tak harować. Drydu. Przez 24 godziny na dobę i to jeszcze za takie pieniądze. I drydu. Albert Bezdziczek i Stasiu. Wielkie brawo.
naszym przeszkadzajką. Reżyserią zajął się Tomasz Łupa, to ten w czapce na brązowo. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Przyjemnie wam było w tym naszym miasteczku? Kurde, czekaj.